Samochodami, quadami, ale i na saniach Mikołajowie przemierzali w sobotę miasto. Mieli kilka przystanków, m.in. Radomskie Centrum Onkologii i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. W oknach pojawili się szczęśliwi pacjenci. Myśmy się zdecydowali dlatego, bo tak czujemy, że jest taki moment, w którym jest potrzebne to wsparcie i można wspierać oczywiście w bardzo takim wąskim zakresie, ale jeśli jest nas dużo i możemy to zrobić w większym zakresie, to czemu nie? My to po prostu czujemy, my tego potrzebujemy, my nie możemy przez ten czas spać, żeby tego nie zrobić. Serce by nam pękło, byśmy tego nie zrobili. Organizatorzy dla małych pacjentów oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej przygotowali prezenty, m.in. wykonane przez inne dzieci kartki świąteczne i słodkości. Bardzo się cieszymy, że i w tym roku, tak jak w ubiegłym, Korowod Radosnych Mikołajów przyjechał do naszego szpitala, że przyszykował prezenty dla małych pacjentów z pediatrii i chirurgii dziecięcej. Bardzo im za to dziękujemy, bo choroba w domu, a choroba w szpitalu to jest zupełnie inna sytuacja. Dla każdego dziecka jego rodzica to jest naprawdę trudny czas. Z Podmazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Mikołajowie udali się do Szpitala Miejskiego przy ulicy Tochtermana, a następnie pod supermarket przy ulicy Toruńskiej.